Rada Powiatu Tczewskiego siódmej kadencji jest pracowita. Od dnia powołania zwołuje sesję co tydzień. Podczas trzeciej sesji uchwaliła plan pracy na bieżący rok oraz korektę tegorocznego budżetu. Tydzień wcześniej odbyła się druga sesja Rady Powiatu obecnej kadencji, podczas której ustalono składy komisji stałych. We wtorek 21 maja radni obradowali na kolejnej trzeciej roboczej sesji prowadził ją przewodniczący Krzysztof Korda. Po ustaleniu porządku obrad rozpoczęła się część sprawozdawcza. Tradycyjnie o bieżących decyzjach zarządu powiatu mówił starosta tczewski Mirosław Augustyn. Po sprawozdaniu radni zadawali staroście pytania. Między innymi Witold Sosnowski pytał o zakres remontu wiaduktu w ulicy 30 stycznia w Tczewie. Stanisław Smoliński prosił o wyjaśnienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Targowej i Grunwalskiej w Tczewie. W części sprawozdawczej radni Poznali się z informacją z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku. Na pytania dotyczące tego programu odpowiadała naczelniczka Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Pefron Alicja Szczepińska Mian. Radni wysłuchali również informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2023, którą przedstawiła dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie Maria Wąs. Rada przyjęła do realizacji cztery uchwały. Dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. Uchwaliła także swój plan pracy na ten rok. Jednogłośnie rada głosowała również za określeniem zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrała radna Grażyna Antczak i radny Dariusz Godlewski. W ostatniej części sesji przewodniczący rady odczytał informację o utworzeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w którego skład weszło sześciu radnych. Przewodniczącym klubu PiS został Roman Małecki.